Podjęliśmy uchwałę, za tym idą konsultacje i warto wysłuchać głosu ludzi. Są skierowane takie ulotki, które dziękuję Julia stworzyła tą ulotkę przy poprawianiu. Czy one są oficjalne, że tak powiem, czy można zrobić swoje? Można zrobić swoje, tylko bardzo proszę, żeby ten termin nie sugerujcie oczywiście mieszkańcy, co jest dobre, co jest złe. Od tego są ewentualne spotkanie, na którym jak najbardziej radni, szczególnie z Kupina Krzyżyńskiego, swoje zdanie osobiste mogą wypowiedzieć. Dlatego zapraszamy szczególnie radni, szczególnie radni Kupina. Jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z Pawła Orzeszenia, nie ma tu żadnych barier i ograniczeń. Szanowni Państwo, kolejna rzecz. Spotkanie zarządu, ale również zapraszam radnych chętnych. Spotkanie zarządu, członków zarządu, ale również i radnych chętnych do udziału w spotkaniu z mieszkańcami w Przegorzałach. 11 października, godzina 19, Klub Kultury Przegorzałów. Bardzo też zainteresowany radnych. Zapraszam, jeżeli chcą z mieszkańcami się spotkać, ale przede wszystkim zapraszam dalej. Kolejna sprawa, Szanowni Państwo, sfera elektronika. Jak Państwo otrzymaliście już chyba pismo na komisji, było to pismo, przepraszam Paweł. Paweł, czy pismo o elektroniku dostaliście na komisji? Chyba Pan, tylko czy się czytali. Sfera elektronika został negatywnie zaopiniowany. Zgodnie z ostrzeżeniami, jakie Pan Radny Habrany nam tutaj wygłosił, stało się to, co nas ostrzegł. Zaczynam się zastanawiać, czy to nie jego robota, dygresja. Zaraz się zobaczę. Moi Panowie, wpłynął wniosek do Rady Miasta, będzie już pierwsze czytanie chyba w środę, jutro. W tej skwer, instytucja powołana do nadawania nas, wymyśliła nazwę skwer Wielkiej Armii Napoleona. Wielkiej Armii Napoleona. Moment. Sądzę, że ja żartowałem, więc tutaj na pewno nie. Zgodnie z tym, o czym nas wyprzedzał Pan Andrzej, odpowiedź jest prosta. Dlatego, że już jest ulica Elektronika, jest takie uchwała czy zarządzenie, że dwie nazwy nie mają występować. O, tam oczywiście będziemy mówić Pan Andrzej, nie wiemy tego, ja nie wiem, mam nadzieję. Nie, bo to jest sytuacja wygląda, to są dwie. Momencie. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Tak jak powiedział, ale można prosić też świetnie. Ale panie Pawle, daj powiedzieć radnemu. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Tak jak dostrzegałem, jeżeli w mieście istnieje ulica o podobnej albo zbliżonej nazwie, to Komisja do Spraw Nazewnictwa nawet się nie zajmuje kwestią merytoryczną, to po prostu odrzuca tego typu propozycje od strzału. I teraz druga sprawa. I w związku z powyższym stało się tak, jak mówiłem, o czym Pan Przewodniczący już mówił. I w związku z tym, że myśmy jako Rada Dzielnicy znaleźli wolne miejsce nienazwane w Krakowie, a ambasada Francji zwróciła się do prezydenta miasta, zresztą do wszystkich prezydentów większych miast w Polsce, że w związku z przypadającą jakąś tam rocznicą odwrotu Wielkiej Armii Napoleona. Ale proszę Państwa, no ja jestem sam, was jest 20, nie przekrzyczę wszystkich. W związku z przypadającą jakąś tam rocznicą odwrotu Wielkiej Armii Napoleona spod Moskwy, ambasada zwróciła się do prezydentów większych miast w Polsce o uczczenie, że tak powiem, tego wydarzenia nazwaniem placu, ulicy, skweru i tak dalej, nazwą Wielkiej Armii Napoleona. Ponieważ Pan Prezydent miał przygotowane miejsce, które nie ma nazwy wskazane przez Radę Dzielnicy Siódmej naszą uchwałą, natychmiast wykorzystał sytuację i zaproponował Radzie Miasta w formie uchwały nazwanie tego skweru skwerem Wielkiej Armii Napoleona. I teraz druga informacja. Na klubie, w którym uczestniczyłem w dniu wczorajszym, tak naprawdę byłem jedynym radnym, który przeciwko temu oponował. Mówiłem, że na to się nie zgadzają mieszkańcy. Mówiłem, że na to nie zgadza się Dzielnica Siódma. Pozostali radni generalnie mieli to w nosie i w związku z powyższym jutro jest pierwsze czytanie tej uchwały na Radzie Miasta. I ponieważ mój głos jest jednym z 43, sesja zaczyna się o 10:00. Sesja zaczyna się o 10:00, to jest 26 punkt porządku obrad. Najprawdopodobniej z mojego doświadczenia wynika, będzie gdzieś w okolicach godziny 12, 13, 14 w tych granicach, ale nie jestem w stanie określić dokładnie, że tak powiem, godziny, bo to wszystko zależy, jak będzie wyglądało procedowanie poprzednich punktów.
I w związku z powyższym, tak jak mówię, ponieważ był jedynym, który przeciwko temu oponował, najprawdopodobniej jutro będzie pierwsze czytanie, za dwa tygodnie drugie czytanie i taka nazwa zostanie przegłosowana. Uważam, że ona się ma nijak do naszej dzielnicy, historię i powiedzmy tło tego określimy Państwo przed nami. Dobrze, szanowni Państwo, to panu protokół. Ja mam takie pytanie, czy po prostu opierając się na doświadczeniu. Ja tak, przepraszam, jeszcze jedno, Rada Dzielnicy tego opiniować nie będzie. No właśnie, ale chodzi mi o to, czy opierając się na Twoim doświadczeniu, co by na przykład wskazał, żeby można było zablokować tą na przykład mi teraz tak na szybko przyszła myśl, że jeżeli nie chcą lajkownika, to nie zrobią sferę konika zwierzęcego. No to jest sfera drusów nawet. No to jedno pytanie, jeśli chcieli 20 mieszkańców i zrobi tym, to czy to pomoże, czy nie? Moim zdaniem nie. Potrzeba nadać taką nazwę. Moim zdaniem nie. Ja myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie dostarczenie pisma, czy powiedzmy petycji protestacyjnej podpisanej, tylko to nie może być pięć. Zaraz. Jutro jest pierwsze czytanie. Procedura w Radzie Miasta wygląda w ten sposób, że jest pierwsze czytanie i dyskusja nad projektem uchwały. Jak się zakończy pierwsze czytanie, wyznaczany jest termin poprawek do tej uchwały. Ja mogę poprawkę do tej uchwały złożyć. Tyle tylko, że dobrze by było, jakby pod tą poprawką miał, no nie 20 czy 30 podpisów, tylko dobrze by było, żeby to było z 200-300 podpisów rejonu, tego rejonu protestacyjnych. Aczkolwiek to też nie gwarantuje w 100% sukcesu. Z góry mówię, że to jest argument dyskusji, ale nie gwarantuje w 100% sukcesu. Jak radni miejscy pozostali do tego podejdą, nie wiem w tym momencie, ale to wydaje mi się jedyną formą rozsądnego nacisku. Szanowni Państwo, ja myślę, że skoro podjęliśmy taką uchwałę na ten temat, bądźmy konsekwentni i spróbujmy w jakiś sposób, tak jak Pan Paweł proponuje, złożyć pismo, zaprotestować, być może poprawka. Jest jeszcze jedna, znaczy poprawkę mogę złożyć na pewno, jest jeszcze jeden pomysł, który przyszedł na gorąco, to nie wiem, czy Rada Dzielnicy zdąży, bo po prostu musiałem być zwołana sesja nadzwyczajna. Uchwałę protestującą przeciwko podejmowaniu tego typu Ja się o tym tak naprawdę wczoraj dowiedziałem. A jutro jest pierwsze czytanie. No to jest też kpina. Ja się też dowiedziałem dopiero wczoraj. Dobrze, proszę Państwa, nic więcej nie dodamy do tego, proszę bardzo. Przekazywano, to jest właśnie na prośbę ambasady Francji, żeby uczcić wielki, żeby uczcić odwrót Wielkiej Armii Napoleona pod Moskwą. Wszystko można nazwać proszę Państwa, 200-letnią rocznicę odwrotu Wielkiej Armii Napoleona pod Moskwą. Wielkiej Armii, tylko jej odwrot. Znaczy nie, żeby uczcić Wielką Armię. Z okazji odwrotu spod Moskwy, no jakoś tak to było powiedziane. Armię radziecką. Nie, no może przychodzi tam się z moim. Ale teraz możemy jeszcze więcej dodać. Czy rozumiem, że podejmujemy wyzwanie w postaci zbierania podpisów mieszkańców, którzy nie chcą? Tak? Są chętni jacyś, może podniosą ludzie, którzy się zaangażują w to działanie. Szkoda, że tak mało radnych chce się zaangażować w to działanie, no ale może... Zwracam uwagę, że termin poprawek jest najczęściej nie zawsze, 10 dni do 2 tygodni, w związku z powyższym. Ja to muszę dostać przed upływem terminu poprawek. Zobowiązuję się do tego, że poproszę przewodniczącego Rady Miasta, bo on wyznacza termin składania poprawek do ewentualnego wydłużenia tego terminu, ale podejrzewam, że moja prośba nie zostanie spełniona jak będę znał termin składania poprawek, to w tym momencie poinformuję pana przewodniczącego, będziemy wiedzieli, ile czasu mamy. Jedna rzecz odpowiedź, bardzo ważna. Pismo jest tylko o nienadaniu nazwisk Lajkonika. My nie mamy żadnego pisma o Wielkiej Armii, więc sprawa była jasna. Ale to jest bardzo kluczowe dla mieszkańców, jak się wydaje. Ale nie mamy pisma, no opowiadam ci na pytanie. Ja nie wiem, czy jest kluczowe, czy nie mamy żadnego pisma. Jutro będzie pierwsze czytanie, to chyba nie jest. To jest lepsze niż pismo do dzielnicy, bo będzie oczywiste. Jeżeli Rada za pierwszym czytaniem przegłosuje, tak, projekt, nie
Czy ja tylko czytanie? Rada nie może przegłosować po pierwszym czytaniu. Po pierwszym czytaniu, przepraszam, jeszcze doprecyzuję, jest dyskusja. Ewentualnie może być wniosek o odstąpienie od drugiego czytania i wtedy jest głosowanie na tej samej sesji. Co prawda do dnia dzisiejszego nikt nie zbierał podpisów pod wnioskiem o odstąpienie od drugiego czytania, ale czasami dzieje się to w czasie sesji. Ja będę próbował do tego nie dopuścić, ale zrozumcie, ja jestem jeden, radnych jest 43. A nawet mój klub tego nie popiera. Dobrze, ja wczoraj złożyłem wotum separatum od decyzji klubu. Szanowni Państwo, kolejna rzecz. Skopce. Wpłynęły dwie kandydatury. Pan Michał Kozioł i... Proszę przypomnieć. Pani jeszcze raz. Dobrze, szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze jakieś kandydatury wysuwał, my zapomnieliśmy zapisać lub przyszły mu od ostatniej sesji, że tak powiem, do głowy, bo prosiłem o to. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Rozumiem, że mamy dwie kandydatury, dwa kopce. Nie musimy. Czy głosujemy w całości? Tak, szybkie głosowanie, kto jest za, jeżeli większość jest za tymi dwoma kandydaturami. No proszę bardzo, czy ktoś chce coś powiedzieć do tych osób? Tak. Bardzo proszę. Nie da się rozmawiać, jak przeszkadzać. Proszę. Okej, dla osób, które kompletnie nie widzą, o kim mowa, chociaż pewnie jest ich bardzo niewiele, są dwie kandydatury, pan Michał Kozioł i pani Beata Malczewska. Pan Michał Kozioł zasłużył się do naszej dzielnicy głównie publikacjami na łamach prasy, na które pani Beata Malczewska jest m.in. głównym organizatorem zeszłorocznych obchodów Święta ulicy Gontyna. No i grubsza rzecz biorąc, uważamy, że takie oddolne działalności, które wspierają taką tożsamość właśnie lokalną, są bardzo pożądane. Oczywiście też pewnie w dyskusji, jeśli tak się wywiąże pan Niechawsku, to może jeden to pytanie da. W sumie mamy poprawiony i zaktualizowany regulamin, który nie ma napisanego, czy musimy wręczać dwa, czy musimy jeden, czy zero. Natomiast ja bym proponowała, póki mamy dwie kandydatury, żadna z nich moim zdaniem nie jest kontrowersyjną kandydaturą, zachęcam do głosowania za dwiema kandydaturami. Jak kiedyś nam się przytrafi, że okaże się, że w danym roku nikt dojdzie wyróżnienia nie znajdzie się, to wtedy będzie kłopot, ale dodajmy tą satysfakcję również osobom, które działają. Jest to niewątpliwie jakiś bodziec, który powoduje, że takie inicjatywy oddolne, które są naprawdę nas chyba wagę złota w tym momencie, są lepiej spropagowane. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa coś chce dodać do tych kandydatów, jakieś wnioski? To głosujmy po prostu, kto z Państwa jest za tym. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ostatni w takim razie, skoro byliśmy tak jednogłośni, to tym bardziej zapraszam na wręczenie nagród, które odbędzie się 13 listopada. Połączenie będzie to z obchodami Święta Niepodległości. W zeszłym roku było zaskakująco mało radnych. Chciałabym, żebyśmy potraktowali to poważnie, jeśli zapraszamy mieszkańców, to żebyśmy się nie stawiali. Dobrze. Szanowni Państwo, kto porozmawia z którym z tych Państwa? Kto porozmawia z panem Michałem Koziołem? Dobrze, więc ja rozmawiam. To porozmawia z panem Beatą? Pan Marek. Proszę porozmawiać, czy przyjmie pani Beata tę nagrodę, czy może być wtedy. I w takiej sytuacji prośba o napisanie laudacji. Ja mogę ci świadczyć, że laudacja to na pana Michała, czy nie ktoś? Przyjmie. Boję się. Czemu? Nie wiem, czy jestem otoczony co godny. Ale za to dobrze. Odprawnicie to wie. Iść na zawód. Jak oczywiście się te osoby zgodzą. Te osoby mogą same pomóc przy laudacji. To nie jest problem. Dobrze. Ja porozmawiam z panem Michałem, czy zechce coś o sobie nam dać, żeby na tej podstawie napisać, a pan Marek z panem Wałem na tym jest dwa zakresie. I ostatni temat, który ja mam, proszę Państwa, w tą sobotę jest dzień śladami. Panie Marku. W tą sobotę jest dzień śladami pani Zwierzynieckiej.
myślę, że oddam tu głos panu przewodniczącemu. Bardzo was proszę o koncentrację. Nie wyłóżmy tej imprezy. Bardzo was proszę. Przede wszystkim potrzebujemy pomocy osób w czasie organizacji biegu. Ten bieg o 9.30 rozpoczyna się na tej kościele, w której będzie skał. Osoby, które będą dostały pomoc, prosilibyśmy wyruszyć tak szybko, jak do tego czasu. Czyli jeszcze raz, które mają przyjść osoby? 8.30. I przede wszystkim potrzebujemy osób do pomocy w trakcie samego biegu, do będzie na tylu tych kwestii organizacyjnych, które będzie trzeba ogarnąć, bardzo prosimy, bardzo proszę. Proszę państwa, może w sobotę być o godzinie 8.39, a najpierw 8.30 już nawet w kościele w parafii na Wodzie Wyszkowskiej. Proszę bardzo. Kto z państwa może być w pomoc przy biegu? Marzenka? Kto jeszcze? No to mam wyjazd do Zbawcy, ale okej. No już będziesz wolny. Czy to jeszcze z państwa może pomóc? To jest członkiem komisji sportu. Ale to jest członkiem komisji sportu. Ja nie wiem jak zdążę. Nie, to mam na oboje. Kto z państwa jeszcze pomoże? Dziewiąta rodzina. Piotrek Tomidejski. Kto z państwa może jeszcze pomóc? Dobrze, jeżeli ktoś z państwa będzie mógł pomóc, a boi się tylko teraz podnieść rękę, to prosimy jutro o telefon do dzielnicy Androszyszkowa. Ja przynoszę węzelki, tylko nie wiem, to szanowni państwo, kto z państwa ma jakieś wolne wnioski, jakieś uwagi? Proszę Łukasz, proszę. Proszę, 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 dnia wcześniej przygotowania trasy. A pytanie, bo czy więcej osoby do tego, wydaje mi się, że Motymarek ma czas. Ja też na czas. Także czy te osoby do przygotowania trasy od razu starczą? Dobrze. Potrzebujemy samochód, który można przewieźć. Prawdopodobnie namioty walczyńskiego i maszynę do malowania linii rezyżnickiego. Filip, bo ty masz. Ale Filip w sobotę nie może, więc jedynie w piątek. Mogę w sobotę, ale po naprawie, bo akurat mam auto. Nie mówię o czym. Możesz od której? No ja mi naprawię, bo na osobę jestem normalny. Nie mogę, w sobotę będziesz, a w piątek możesz? W piątek możesz. Czy w piątek można ten pawilon, te namioty złożyć tam gdzieś? Wszystko można. Można nawet rozłożyć, ponieważ no, może ryzyko. Piątek. Dobrze. Nam to się. A który jest tak? Do 9.30. Nie jest tak, około 10 do 10. Szanowni państwo, jak się jeszcze W związku z tym, że jeszcze znaczy państwo się już usłyszeliście z tego związku, że jestem nowy na tym, te ciastka są jakby... z alkoholem nie mogłem tutaj się tego Czwartek 11 października godzin 17.30. Tu zauważam, że jest to ten sam termin co konsultacje społeczne, więc dlatego no, myślę, że nie będzie bardzo dużo pracy, najwięcej wykonaliśmy, więc postaram się jak najsprawniej przygotować. Dobrze. Proszę Państwa, proszę bardzo. Komisja ochrony środowiska w ustalonym terminie możemy jutro zrobić 15-20 minut wcześniej. Ale więcej to już... 11-15? Tak, 15 po. Środa. Też nie mam. Środa. Środa 10. Czyli 17? Ale o godzinie 10.